Hej, cześć, witam Cię na moim kanale w dzisiejszym odcinku Co jem w ciągu dnia. 3 posiłki, 1600 kalorii i same pyszne i sprawdzone przepisy. Na śniadanie coś na słodko, owsianka z owocami, na obiad pyszny, mięciutki indyk azjatycki, a na kolację warzywny omlet z mąką kukurydzianą, który jest skarbnicą witamin. W opisie jak zwykle dokładne proporcje oraz linki do innych filmów, gdzie pokazuję co jem w ciągu dnia. Zaczynamy oczywiście od śniadania. Do garnka wlewam mleko i wsypuję płatki owsiane oraz dodaję nasiona chia. Gdy owsianka się gotuje, kroję owoce. Na talerzu ląduje gotowa owsianka, do tego truskawki, borówki, serek wiejski, który idealnie tu pasuje, masło orzechowe solone, które przełamuje słodki smak oraz orzechy nerkowca, żeby coś chrupało. I gotowe. Pyszne śniadanie w 5 minut. Na obiad coś azjatyckiego, czyli indyk z warzywami i pełnoziarnistym makaronem. Zacznę od przyprawienia indyka. Doprawiam go solą, pieprzem, słodką papryką, czosnkiem granulowanym, imbirem, sokiem z cytryny i imbiru. Wszystko dokładnie mieszam i wsypuję skrobię ziemniaczaną. To właśnie dzięki niej nasz indyk będzie miał miękką panierkę. Mam taki bukiet warzyw i fasolkę szparagową. Wszystko gotuję w jednym garnku. Obok w garnku nastawiam makaron, a na patelnię wylewam olej rzepakowy oraz olej sezamowy dla azjatyckiego aromatu. I na patelnię ląduje indyk. Kilka razy go mieszam i zostawiam, żeby się przypiekł. Po 2-3 minutach dolewam około 50 ml wody i przykrywam indyka na około 5 minut. W tym czasie w garnku obok przygotowuję sos. Będę nim polewać indyka. Sos sojowy, sok z cytryny i imbiru, miód, imbir i czosnek granulowany. Nastawiam sos i gotuję go, aż stanie się gęsty. Od czasu do czasu mieszając, około 5 minut i powinien być gotowy. Wtedy polewam nim indyka, mieszam i gotowe. A tak prezentuje się mój obiad na talerzu. Zdrowo i wiosennie. I przyszedł czas na kolację. Bardzo warzywną, bardzo pożywną i bardzo smaczną. Na początku kroję warzywa, pieczarki, cukinię, paprykę i cebulę. Dosyć duże kawałki, żeby warzywa były chrupiące. Podsmażam je na oleju kokosowym, ale jeśli nie macie, to możecie użyć zwykłego oleju lub masła. Dodaję sól i zioła greckie. Mogą też być zioła prowansalskie. Dolewam około 100 ml wody i przykrywam na około 5 minut. W tym czasie kroję pietruszkę i koperek.
Do miseczki wbijam dwa jajka, dodaję pieprz i suszone pomidory oraz mąkę kukurydzianą, bo wtedy omlet będzie o wiele lżejszy od takiego omleta z mąką pszenną. Dokładnie mieszam i wylewam jajka na patelnię. Gdy omlet się smaży, na grillu przypiekam chlebek. Minęły około 3 minuty, więc muszę odwrócić omleta i zostawiam go na około minutę na patelni. I tak prezentuje się omlet, dodaję pietruszkę i koperek i pyszna, odżywcza kolacja na ciepło gotowa. Jeśli chcesz więcej przepisów na zdrowe, pyszne posiłki, to zapraszam do obejrzenia poprzedniego filmu Co jem w ciągu dnia, który wyświetla się w prawym górnym rogu i podlinkowuję go też w opisie pod filmem. Jak zwykle zapraszam do komentowania, napiszcie mi, jakie filmy chcielibyście obejrzeć. Jeśli Wam się podobało, to kliknijcie subskrybuj, za co bardzo dziękuję. Zapraszam też na Insta i do zobaczenia już niedługo. Pa!